Tak jest, witam wszystkich fanów Monasteru Trzech, kamerę. Napad tego pięknego podnośnika się wyczerpał, tak, w zeszłym roku. I była decyzja o zrobieniu do druku. Kto ta decyzja została, że tak powiem, odwołana. Z tego względu, że skoro, no podobnie było przed laty z Neurosimu, tak? Mamy i tak inwestować kasę w drukowanie czegoś, tak jest, wcale nie mało. To już poświęcimy jeszcze trochę czasu i poprawmy rzeczy, które można poprawić, tak? I zróbmy to już lepiej, bo skoro jesteśmy świadomi tego, że tutaj są jakieś słabsze momenty, tutaj nie ma sensu drukować produktu, o którym wie, że ma miejsce, tak? I zaczęły się prace nad naszą drugą edycją. Plan pracy założony był taki, że w zeszłym roku, do końca roku pracował zespół testerów, twórców, fanów pod światłym przypisem Darkena, nie przyznacie człowieka, czy nie znacie, taki słynny bloger. Więc monastery powstaje bardzo spokojnie, powstaje sobie u mnie w domu wieczorami. Nie ma tak, że jest jakaś mobilizacja firmy, tak jest, we trzech siedzimy przy monastery. Czegoś takiego nie ma, jak jest mobilizacja firmy, to siedzimy przy monastery, tego nałożymy. Albo piszemy nowe almanach, albo piszemy cokolwiek tam innego, tak? A monastery sobie spokojnie powstaje wieczorami w domu. Jest strona o dość niezłym adresie, monastery.pl. Tam jest cykl wpisów, prawda, się strona po stronie, który mówi dokładnie, na jakim etapie podręcznik jest skończony, napisany. Generalnie plan jest taki, żebym ja się jak najmniej napracował. Nie ma planu, żeby napisać podręcznik od nowa. Czyli nie ma planu, żeby napisać od nowa wszystkie Państwo odnośnie. Natomiast jeśli chodzi o przeskładanie materiału, przełożenie, przekładanie, to tym tapeksem. To będą mówić dokładnie, co wlatuje z podręcznika, co wchodzi do podręcznika, co będzie w innej formie napisane. Więc zaraz lecimy. Otwieram po prostu podręcznik bez żadnej ściemy i wam mówię po kolei, co tam się zmieniło krok po kroczku i sobie tam w godzinkę przelecimy ten podręcznik krótki. Storyline monasteru jest przesuwana o 5 lat do przodu. Dlaczego 5 lat? Na forum portalu, jak sobie powiedzieliście, że sprawdzić, czy nie ściemniam, 5000 ludzi nie ruszy storyline, 5000 ludzi ruszy storyline. Tak jest, wiadomo, że się zdania podzielą. Podobnie praktycznie. Więc żeby, że tak powiem, i jednych i drugich zadowolić i samemu też mieć troszkę frajdy z tego pisania podręcznika, przesuwamy solidnie o 5 lat. Czy nadal mamy tą kochaną karę, mamy nadal kochane ragadę, kod, wszystko jest tak, jakbyśmy to znali, ale te 5 lat pozwoliło mi troszeczkę wymieszać w tych państwach, ale troszeczkę nowej energii i tak jak tutaj teraz szkicujemy różne tam kolejne przygody i prowadzenie kampanii, to jest trochę radości z tego, że się ta historia trochę poruszyła. Dla przykładu, czy jest podjazd pod karę, tam dojechały elfy, krasnoludy, demony, granica kary jest zaatakowana. I to nie jest taki duży film. Wciąż jakby się grali sesję w karze, tam jest wciąż ta inkwizycja, wciąż są hardcore, tam jest mega wierzący, biczujący, wszystko jest sama kara, ale znowu jest sytuacja polityczna, tak jest? Ponieważ ona jest wojna, nagle się okazało, że wachną się opłaciła. Że do tej pory inkwizycja była tak wysoko, potem była szlachta i rycerstwo, mało ważne, a teraz nagle kraj jest w stanie wojny, nagle z zakonu mówią, obronimy kraj, ale prosimy więcej waw, tak jest? Jest tak. Inkwizycja to jest siłą spiskującą, która posługuje odzyskać wadze, tracą wadze w każdym dniem, w każdej obniżenia zakonu, w każdej obniżenia zamku, inkwizycja traci swoją siłę, zakony nawołują, trzeba bronić karę, na razie stop prześladowaniom, wybaczmy tym, którzy popełnili grzech, nie idą walczyć i jest to totalna walka polityczna. Czyli gracze lubią sobie takiego troszkę wampira, takie polityczne podpierduki, to w każdym gdzieś na to pojawią miejsce. I teraz tak, przez taką drobną zmianę, bo to jest takie nic, tak? Bo 5 lat tylko albo 2 lata za tobą. Macie te same państwa, które lubicie, ale mam sytuację. I tak idziemy, pokażę państwu. To jest wciąż ten sam monaster, ale jest taka, że znowu chcecie tak grać, tak? Że jest to znowu coś fajnego do nowej pomocy. Lecimy dalej. Pierwsze spojrzenie mechaniki. No dalej, że nie zaszedł. Mechanikę uprościliśmy. Mechanika jest wzięta z mechaniki Rzeczpospolitej Odrodzonej. Czyli naszego gry, którą wydajemy od 15 lat, nie możemy jej wydać. Ale my z nim naprawdę gramy, naprawdę wycofaliśmy, naprawdę ona działa. I mechanika jest polega na tym, że bierzemy te nasze 3K20, w monasterze było tak, że rzucamy 3 kostkami, najwyższą odkładamy, na niższą odkładamy, środkowe z wynikiem, po prostu, tak. To nam daje absolutną statystykę, czy statystycznie wychodzi do 10, tak, z 3 szybkością. Więc współczynniki pojechały w dół, żeby się spotkać z tym prawdopodobieństwem. Gracz bierze współczynnik, dodaje poziom skilla, to jest jego poziom trudności, na 3 kostkach się odkłada poniżej, po prostu, tak. Jest to mega uproszczone, nie ma żadnego dziwnego. Tworzenie postaci. Tworzenie postaci, z jednej strony bardzo nam się podobało i ludziom się podobało to, że gra się tym starym bohaterem, takie romantyczne i fajne, tak, i złamane przez życie, ale ileż można, tak, po tych wielu latach. Więc tutaj była furtka w tym podręczniku, czyli granie młodym bohaterem, jako ramka tam gdzieś na konstrukcji postaci. Teraz granie młodym bohaterem jest równoznaczne, znaczy połowa taki. I w tym oddziale przebudzenie, tutaj normalnie dodałem cały klimatyczny akapit, który mówi o tym,
o tych młodych. I cały tylko, żeby to nadal był monaster, żeby to nadal był ta sama czegoś, to są tacy dartanie. Czyli dartanie był takim młodym gościem, który się z tymi starymi matosami dogadał, tak, bo on tym honorował, tak, bo on nie chciał się sprzedawać. Tutaj możemy grać takimi gośćmi. I oni nie mają tajemnicy, bez mają przeznaczenie. Co im się wydarzy, co im się przytrafi w życiu, tak. Nadal jest taki romantyczny charakter, ale dla małego młodzieżki ma dostarczą gość. Pochodzenie. Wleciały cechy z pochodzenia. Tam był problem taki, że z jednej strony to jest taka stara szkoła neuroszymowa i różnych innych gier fabularnych, że masz pochodzenie, tam masz tego jakiegoś fajnego skina, nie? To jest fajnie, tak się te gry robiło zawsze. Natomiast ponownie, jak się gra w tą grę przez 5 lat, tak, ona jest na rynku już bardzo wiele, to granie Korpijczykiem albo dumnym, albo charyzmatycznym po raz 15 już tego nie może zdzierzyć. To już jest trochę za dużo, że wszyscy Korpijczycy są albo dumni, albo charyzmatyczni i modefa, tak? Więc teraz pojawiło się coś takiego, jak tagi. Te tagi to takiego, że jak jesteś Korwiczykiem, to dostajesz, teraz nie pamiętam jakie to są, więc teraz myślam, tak? Ale mówię przykłady. Dostajesz dwór, wojsko, dyplomację. Takie słowa tagi. A jak jesteś skary, to dostajesz wojna, religia, naznaczony. Jest, w grze występuje 9 albo 10 tagów, nie pamiętam słów kluczy. Każdy ma swojego taga. I teraz wszystkie cechy, wszystkie te cechy wypieprzyliśmy. Daliśmy nowe cechy, wypieprzyliśmy też oczywiście cechy z profesji i wszystkich tych cech sposobów worek cechy. Jak my jesteś Korwiczykiem, to wybierasz albo taga wojskowość, albo taga dyplomacja, albo taga dwór i idąc do rozdziału cechy, wybierasz sobie jedną ze 100 cech, która pewnie ma takiego tagu. Tak. Czyli masz po prostu o wiele większą wybór. Nadal jeśli jesteś Korwiczykiem, to ma dotyczyć tego, z czego są nie kor, tak? Ale wybór masz po prostu zajebiście większy. Tak. Więc to jest zmiana w tym rozdziale. Oprócz tego rzeczy prozaicznych, w każdym pochodzeniu dostajecie listę imion z tego kraju, listę nazwisk z tego kraju i po 3 przykładowe postacie z tego kraju gotowe do gry, jako pomysł na, że przygra na sesję i nie ma pomysłu i gra do tego. To jest ta polityka współczesnych RPG-ów, czego jeszcze te ileś tam lat nie znaliśmy, czyli user friendly, tak? Jeśli ktoś kupuje podręcznik, otwiera na kordzie i wie jak się ubrane nazwiska są, jak to popierne imiona, jeśli ma 3 przykłady postaci, by się w ogóle wczuł o co chodzi, tak? O co tam on w kordzie, tak jest? Profesja. Profesja jest zmiana po pierwsze podobna, czyli cechy wyleciały. Po drugie jest tutaj zaimplementowana reguła z RPO. Każda profesja dostała 2 umiejętności. Czyli nie ma cechy, tylko umiejętność. Mieliśmy taką sesję, która była mega przełomowa dla mechaniki monastyru, która po prostu mega nam zarzucała jedną rzecz, tak, że powiedziałem koniec, to trzeba zrobić. Klasyczna sesja, jak gracze przyjeżdżają do zamku jakiegoś szlachcica w kordzie, no i tam widać, że ten szlachcic jakiś taki podejrzany, coś tam jakieś okultyzm, nieokultyzm, coś tam u niego gdzie nie świeci, świeczki się nie palą w kościele, powinny, no tego typu rzeczy, nie? Więc jest wieczór, wszyscy poszli spać, czy domownica, wszyscy gracze i szpiegowani, wszyscy biegają po zamku, testy spostrzegawczości, skradania się biegają, badają tego szlachcica, zameczek. Czym problem? Problem jest z tym, że wśród graczy miałem jednego księdza, jednego artystę, jednego szpiega. Szpieg najbardziej oglądał swoje testy. Ten szpieg, który właśnie powinien szpiegować. A artysta i ten ksiądz po prostu zajebiście super testy, wszystko szpiegowali. No i po sesji ten gracz, zresztą ja to widzę, gra tak? On sobie wziął szpiega, po to, że jak będzie ten moment, że trzeba się gdzieś poskradać i poskrabiać, to on pokaże pokój, wyśle zęby. I on wyjdzie w nocy, to sprawdzi. Gówno, kości mu nie pomogły, każdy gracz miał swoje skradanie się, wszyscy poskradali, on przyszedł idioty. Wielki szpieg, tylko kurwa on się rano budzą, on nic nie znalazł, wszyscy nie znalazł, tak? Więc powiedziałem, dość, zróbmy tak, żeby szpieg się czuł na sesji szpiegiem, a żołnierz by się czuł żołnierzem, jak żołnierz walnie kogoś tym mieczem, to on wie, że on jest żołnierzem, że okej, ja się nie zajmę, tak jest? I więc przełożymy tą mechanikę ZRPO i teraz każda profesja ma 2 skiny, które ją profilują i jak grasz szpiegiem, to wiesz, że masz tą umiejętność. Szpiegiem tam było tak, że mogli się zobaczyć, czy on ma mieć aktorstwo, czy ma mieć skrytobójstwo i w końcu nie na przykład. No artysta oczywiście ma tam umiejętność reputacja, robi sobie teści wiarygodności z reputacją i jak za tego testu, to go tam witają, damy panie serdecznie, tak jest, już ma szkodę, tak jest. Czyli profilowanie postaci, żeby gracz na sesji czuł, że on tą profesję odgrywa i mechanika go wspiera, tak? Oprócz tego pojawiają się 3 nowe profesie, czyli tak zwane, tu mieliśmy 3 synów, tak, 3 kategorie, pojawia się 4 syn, u nas są nowe dzieci. Coś, co się pojawiało w różnych takich, ludzie to odgrywali, bo to jest bardzo takie kanoniczne, natomiast nie było konkretnej profesji, służący. I to są 3 profesje, jeden jest klasycznie służącym, czyli grasz takim faktycznie lokajem, który pomaga, grasz mentorem, czyli starzec, który po prostu wychowywał cię od dziecka i z tą łazi, i gwardzista, czyli bodyguard, który po prostu faktycznie z tą łazi i cię goni.
To jest bardzo monasterowe faktycznie, że jeden szlachcic ma swojego opiekuna, takiego podopiecznego. Tego nie było. Fajny pomysł na nowe profesje, jak sobie mamy coś nowego. Więc to się pojawia. Pamiętnik cały wypada i wchodzi w pamiętnik. Materiał z dodatku podeszcznik gracza. Pewnie go nie znacie, bo kupiło go 15 osób w Polsce, więc jest to nowy materiał. 14 kostek. Tam jest ten tworzywa materiał, takie potężne tabelki, to kojarzysz. My te tabelki przerabiamy troszeczkę, żeby były tutaj kompatybilne, ale generalnie koncepcja jest taka, że profesje też mają keywordy, te tabelki. Czyli jak grasz artystą, to masz tam dwór, dyplomacja i coś tam, nie wiem co, tak? Więc mając keyworda z pochodzenia i mając keyworda z profesji, masz dwa keywordy. Trzeciego keyworda sobie albo wybierasz, ci na tym zależy, albo sobie po prostu rzucasz, losujesz, masz trzy keywordy, to masz prawo do trzech testów. Te keywordy, czy te tagi, czy teraz coś, to nie ma nazwy, ma swoje tabelki. Czyli mamy tabelkę od dworu, co ci się wydarzyło w życiu w dworze, tabelka od dyplomacji, co ci się wydarzyło w dyplomacji, wojskowości, co ci się wydarzyło w wojskowości, te 10 tam jest tabelek. No i dzięki temu mamy przyspieszoną historię tworzenia postaci. Dlaczego przyspieszamy? Ponieważ ten rozdział, który bardzo lubię, go pisałem sercem, wielokrotnie jak prowadziłem nasę, to wyglądał tak, wyjście profesję, wyjście pochodzenie, no to sobie zrobisz po sesji i dalej, tak? Bo na to nie ma czasu, tak? Na wymyślanie historii. Więc tutaj tymi trzema rzutami bęc, mu wyszło, że na wojnie tak stracił jakiś tam ucho, tak? I na dworze ma jakiegoś wroga i dalej. Tak. I gotowo, tak? Na tych rzutach. Gracze sobie mogą wybierać, nie muszą rzucać, ale generalnie im szybciej, tym lepiej w dzisiejszy czas. Taki mówię czas. Więc pamiętnik z dwóch stron zamieni się w stronę jakieś 10. To mówię, bo potem co dodaję. Nie? Współczynniki. Współczynniki, z współczynnikami powiem wam, że jest dramat, ponieważ współczynniki się zmieniają. I nie chciałbym was coś nagrywać, nie chciałbym was jakoś okłamać, ale one się zmieniają bardzo dramatycznie. Znaczy generalnie spada ich ilość. Opanowanie się połączyło z wytrwałością mojego kojarza. Teraz. Tak. Więc tutaj drobna zmiana, współczynniki się połączyły. Współczynniki pomocnicze wyleciały. Całkowicie. Całkowicie. Zostaje chyba dusza. Ale dusza się też, dusza też jest po inaczej. Wszystko leciało. Czyli zamiast autorytetu testujemy normalnie wiarygodność, zamiast efektu testujemy zręczność, zamiast język ogólny testujemy spryt, zamiast strzelania mamy skilla strzelanie, zamiast aktunku mamy skilla aktunek i tyle. Umiejętności. Spadek ilość o połowę. Ale dotychczas było coś takiego, że mieliśmy na przykład pakiet sprawność, który zawierzył albo jesteś atletyka, albo wysportowanie. Ja to wymyśliłem onegdaj i dzisiaj po wylatach mówię, że to bez sensu. Mogę być kiedyś albo mieć broń palna, czyli albo strzelasz z pistoletu, albo muszkę. To też jest bez sensu. Albo byłeś wiedza magiczna, albo okultyzm. I nikt w Polsce nie wie, czym one się uczy. Została sprawność, walka wręcz, broń palna, broń tylko to, tak? Bez tego rozdzielania sztucznego na jakieś dwa podskile. Szkoły się myślę, że rozdział walka, to w ogóle są inne historie. Biegłości, te biegłości się zamieniają w cechy wojskowe, tak? Jeśli masz wojskowego skordu, to wiesz jakąś do kucia. Tajemnica. Do tajemnicy, która jest, dochodzi do przeznaczenia. Czyli jeśli grasz młodym bohaterem, to co ci pisze? Tak? To się nie musi sprawdzić, tak? A te klimaci ma, tak? Że ktoś się zgadzi. Tak? To już nie wprowadzi na sesję, nie wprowadzi. Jest jakaś tam zabawa, nie? Majątności się upraszczają też, żeby w tym mniej pitolenia się. Natomiast pojawiają się, mimo że są uproszczone reguły, to pojawiają się bardziej barwnie, ponieważ będzie się rzucało, czy twoja siedziba, gdzie mieszkasz, tak, czy rozbrodowa, jest w górach, czy nad morzem, czy w miasteczku. To już się daje, że jest wieśniakiem, czy góralem, tak? Czy jest bogata, czy biedna, czyli takie mocne uproszczenie tego materiału, bo tego ludzie nie ogarniali przy Unii na początku, a bardziej wyobraźnie działające, bardziej plastyczne. Natomiast Darker przygotował cały duży materiał, którego to materiał w sumie nie ma w plikach, bo mam nadzieję, że on ma to, bo mi o tym powiadał, mam nadzieję, że to ma spisane, z czego można by zrobić dodatek, albo w PDF-ie w formacie jakiejś do opublikowania, albo w wydrukowany też, jak będzie popularna gra, w każdym razie cały engine taki fajniejszy do w ogóle prowadzenia swojej grani sesjonalnej. Sojusznicy. Pojawiają się okręgi, w dużym uproszczeniu, żeby to opowiedzieć. Jeśli jesteś księdzem, to przysługuje ci okrąg duchowieństwa. I teraz jeśli wierzysz do jakiegoś miasteczka, to możesz sobie rzucić test, czy kogoś tu znasz, czy masz jakiegoś znajomego, czy masz jakieś wpływy w rękach duchowieństw. Na przykład przyjdziesz do miasteczka i ty jesteś bardziej mnichem i mówisz, no ja myślę, że tutaj w czasie moich wędrówek kiedyś nie byłem, albo ktoś mój zakonnik, żebyśmy dostali darmownic. I ty tam rzucasz, wyszło ci, że tak, że faktycznie w kręgu duchowieństwa tutaj masz jakiegoś znanego, z tym korespondowałeś.
To teraz nie musisz tam iść i odgrywać lotów, czy możesz mnie wpuścić, tylko wiesz ten test, że masz coś znajomego i on tą twoją mniejszą, większą prośbę przyjmuje, tak? Żeby taka była optyna, fajna, i żebyście czuli, że z tym światem sobie interaktujecie. Talent na scenie kręci się w ogóle, tak? Wiara w jedynego, kusiciel, wszystko tu się kręci wokół religii i jak pewnie kojarzycie ten podręcznik, o ile pamiętam, nie ma tu dzieło religii. Udało nam się taką grę zrobić, że ta rozdział religii, ale nie weźmy religii. I to trzeba powstanie naprawić. Więc powstaje rozdział religii. Powstaje jest mocno sobą, bo on tak naprawdę powstał w tamtym roku, tam, któryś tam 2020, tylko był w notatkach. Myśmy to mamy wszystko wymyślone, przemyślane, no to mi się jakoś nie w tym podręczniku. Więc to jest przepisane na czysto. Żebyście wiedzieli tak naprawdę, tak jak to jest z tą reinkarnacją, jak z tym kusicielem, co z tymi elfami, że te elfy to są dusze ludzi przez kusiciela porwane, całą tą informację dostaniecie. I to jest fundament. Natomiast dostajecie dodatkowo środkowy materiał. Pierwsza część materiału to jest rozbicie dogmatów wiary na poszczególne państwa. Czyli jak mamy te 10 przykazań, to które przykazania są poważnie wskazane w synazji? Żadne, a które wkażą wszystkie. Z uwzględnieniem różnych smaczków. Czyli, że to mają jakieś dodatkowe święto w Karze, a tu w Dori jeszcze mają z czasów pogaństwa takie święto. Tak? Że jak idziesz do Dori, to myśli, od nas dostaje support, że to może troszeczkę inaczej opisać ceremonię kościelną. Co więcej, jeśli jesteś Dorijczykiem, jesteś Karijczykiem, to jak te ludzie przeczytacie, to będziecie mieli o czym na sesji wreszcie gadać. Czy mógłbyś mi Pani opowiedzieć o tym święcie, tam jakieś topienia marzenne, co to w ogóle, jakieś pogaśki, co, i czemu to jeszcze przed Was czczą, tak? I macie temat na sesję. I to jest jedna rzecz. Drugi element, czyli dodanie, żebyście mogli te postacie odgrywać, tak? Różnice w wiarze w poszczególnych krajach. Trzecia rzecz. Odłamy, czego bardzo brakowało. W naszym świecie mieliśmy różnych ludów innych, Kalwinów, tak? Takie różne historyki, a tutaj nie ma tego opisanego. To się pojawia, tak? Czyli odłamy religii, jakieś sekty mniej lub bardziej ważne, znaczące, jakieś zakony, które są znane i mają troszkę inną ten, tak? Takie rzeczy się pojawiają. I czwarta rzecz. Mamy materiały. Podział społeczny dominów. Czy w chwili obecnej, jak ktoś się o tym zna, to się oczywiście na tym zna, ale jak ktoś się na tym nie zna, mówię tej osobie na przykład, to nie wie, czym się różni kleryk od diakona, od prezbitera, od biskupa, od ordynariusza, od arcybiskupa, od subdiakona, od akolity, od lektora, od osariusza. Nie mam dlatego powiedzieć, czemu oni się różnią. Ale fajnie by było, żeby to na sesji powiadomo. Więc tak, to dostajecie rozdział, w którym są rozpisane tytuły szlacheckie według ważności, tytuły wojskowe według ważności i tytuły kościelne według ważności. I to jest jedno. I wtedy jak taki materiał masz w podręczniku, to jest często, że twój gracz jadąc na jakiś tam dwór wie czy hrabia, czy baron, kto jest ważniejszy, kto nie ważniejszy i o co kamer. Ale też jeszcze nic. Bo cały tryb polega na tym, że zrobiliśmy taką tabelkę, że hrabia jest ważniejszy od oficera, oficer jest ważniejszy od zakonnika. Czyli jadąc tu między sobą, tak? Kto komu może poskoczyć. I do tego wszystkiego następnie. I to wynika z. Z tego osoby wychodzą multikatory dotyczące wiarygodności, jak się przekonujecie. Czy jak oficer rozmawia z zakonnikiem, to on jest ważniejszy, to ma na przykład plus 2 do testu wiarygodności, bo on tego zakonnika patrzy na jego z góry. Tak? A jak gada z prawem, to ma minus 2 do wiarygodności, bo on musi niestety patrzeć pod siebie. Tak? I do tego całego pięknego engine'u, który już jest bardzo fajny, dodali mi modyfikatorów wynikających z kalejów. Czy jak jesteś w kodzie, to baron mówi inkwizytorowi, że bardzo miło, że od niego odjechał, a teraz jest zajęty i ma wypieczać i wróci za 2 tygodnie. A jak inkwizytor odwiedza hrabiego w karze, to hrabia pierw się zesrał, potem udaje swoją sypialnię i potem przeprasza wszystkich grzechów. Tak. Czyli te modyfikatory poszczególnych krajów wam pokażą, że jak grasz postacią inkwizytora, grasz się taką postacią, i jak jedziesz przez Dominion i już grywam robi kampanię i przyjeżdżacie przez różne kraje, to ten twój status będzie bracie tak latą po prostu. Znaczy, gdzie jesteś, tak? I będziesz czuł. Jak bierzesz do kar, to jest zajebiście, a w kodzie to tam nie szpanuje. Problem z magią w nas też jest taki, że jest zajebista, ja ją wymyśliłem z Michałem Oraczem, tylko nie działa. I to w kontekście gry fabularnej niestety nie zbyt się sprawdza. Jakby pisał powieść, to może by to było niezłe, ale w RPG-u to zawsze gorzej działało. I magia musi być grywana. Są ku temu dwie zmiany. Pierwsza zmiana jest taka, że cała ta magia rytualna, czyli to całe robienie tego wielkiego rytuału, to jest mega klimatycznie, mega w klimacie kulturu, bo jesteśmy tam zakochani, a to na sesji nie ma, ten gracz nie ma tego jego robić. Robimy coś takiego, że gracz przed sesją deklaruje, jaki rytuał w ostatnich miesiącach przygotowywał,
jaki ma odpalony i on go ma szedł jak robię z tego DDK, niestety on był na jakimś tam scroll czy jakimkolwiek czymś magicznym przygotowany, tak? Że on to, on sobie deklaruje, on sobie tam odejmuje ten poziom, to się pojawia poziomy duszy, poziomy duszy się pojawiają. On tam ten poziom duszy odbija, tyle. I w trakcie sesji faktycznie będziemy tam coś zrobić, coś się złego wydarza. No nie wstawiam, no to się sesji będzie teraz w karczmie, tam był ukrytą, to było słabe. Natomiast ten klimat był obiec. I poziomy duszy się pojawiają. Czyli nie ma punkcików duszy, tam się jakoś gryzmolenia na karcie, tylko jak sobie robisz tam testy wiary magii, za robienie różnych brzydkich rzeczy, jak tych testów nie znasz, poziom duszy ci schodzi. Z każdym kolejnym poziomem jaki schodzisz, jesteś bardziej podatny na debilia, tak jest. Zaczyna to być widać po tobie i to też się zmienia do grywalnej widocznej sesji i za to dokładne pewne efekty, co się w tym dzieje. Tak? Czy zwierzęta czuje paskają, ludzie przy tobie czują, tak? Że sobie nie mówisz gry ofen, tutaj ją się przedekarczą, to się spoglądają, czy to po prostu nie wyłączamy, tak? Co się wydarzyło. To są ofen opisane efekty, że jak gaszmy czarodzieje, no to wiesz, tak? Że już jesteś na poziomie trzecim, że już tam jest tylko dwa, zanim je tu się złapie. Żeby to nie była taka metoda, tylko konkretne reguły, tak? Jasne działające. Zostaje magia naturalna, która generalnie działała. Tak? Ona właśnie była taka, że nie było tam jakichś tam problemów i można, to, można się nie zmywać. Natomiast całe te rytuały zostały zmienione. Zmieniona też jest walka i jej testowanie nie jest gotowe, nie będę ściemniał ani wam tutaj, ani komuś, kto będzie w internecie. Natomiast jest mocno uproszczona oczywiście, tak? Bo to strasznie hardcore są w podręczniku. Rzucamy 3K20, mam jakieś wyniki. Środkową kość mam taką, widzę, że jest całkiem niedba. Deklaruję pchnięcie. Jak to pchnięcie weszło i tam jest potem rozdźwięk. Jeśli mam przewagę 5 punktów nad kością przeciwnika, to pchnięcie weszło. Jak mam przewagę nad przeciwnikiem, ale nie większą niż 5 punktów, to mam inicjatywę wciąż zachowaną, ale on to odbił. Jak mam mniejszą, to stracę inicjatywę. I teraz, jak tryb jest taki, jak mam to więcej niż 5 punktów, to weszło jest pchnięcie. Jak jestem w tym rozdziale 5, to pojawią się fajne rzeczy, mam, że mogę wykorzystać dodatkowe akcje, na przykład ponowienie. Czyli zrobiłem pchnięcie, nie zbraniłem go, ale wciąż mam inicjatywę i zrobiłem ponowienie. Ponowieniem mogę zagrać wyższą kością. Czyli to moją niejako gorszą. Ale jeśli ona jest całkiem niezła, a ja mam już 18, to mogę trafić tak na dół. To samo to z wodem, tak jest? Jak mam, jak zagram z wód, to mogę wybrać mniejszą kość, tak? Czy mogę go zwieść. Czyli te wszystkie trzy kości nagle biorą udział w grze. To samo postawa jest prosta. Środkowa kość, jak go trafisz, to go trafiłeś. Ale jak się czarujecie, ile szczęście się zabawa z tymi, to postawię kości, to zaczynają grać. I musisz powiedzieć, ty masz na tej niższej kości piątkę, tak? Trzyma 12, trzyma 1 na tej swojej niższej kości porównać, tak? Więc są takie fajny dreszczyk emocji, tak? Troszeczkę takiego blefu się pojawia, no jest to o wiele prostsze od tych wszystkich kroków, punktów przewagi w stronie opania, tak? To... A jest ta cała część podręcznika o tych światach. Małe państwa wylatują od podręcznika, bo musimy mieć miejsce na to, co mówiłem, ile materiału dużo będzie się, tak? Małe państwa wylatują i pojawiają się w formacie PDF do ściągnięcia for free z naszej strony, tak? Czy to nie jest tak, że one biorą dodatki, będzie nas na to kosili, się już to czytać na znaleźcie? Natomiast musimy uzyskać miejsce w podręczniku. Więc to będzie PDF i do ściągnięcia. Jak kogoś interesują małe państwa, to sobie to ściągnie. Natomiast co się tutaj pojawia? Pojawiają się zahaczki na przygody. Coś, czego bardzo brakowało mistrzom gry, że gość czytał sobie opis ragady, zajebiście klimatyczny, super się podjarał i potem mistrz przygody bracie sobie, tak? I ma kosztę. Więc tutaj wrzucamy w ramkach wydarzenia, które faktycznie mają miejsce w tym świecie, które mogą być tematem przygody, mogą być tylko tłem, tak? To już gdzieś tam wam zarzucić, coś tam się wydarzyło. Nie powiem wam, kiedy podręcznik wyjdzie, bo tego nie wiem. Siedzę tylko sobie piszę. To nie jest najważniejszy produkt portalu tego roku. Najważniejszy produkt ten portalu tego roku jest nowy Mathematics. Wielka, duże przedsięwzięcie. Ważnym produktem tego roku jest 51 stan, tak? I jakieś tam inne nasze rzeczy. Więc to gra, którą wszyscy w portalu kochamy. Są wszyscy w portalu my gramy, nie wiem, czy tam czytacie nasze blogi, czy nie czytacie, ale gramy w to, naprawdę gramy sobie w tą grę. I ona sobie powstaje. I ona kiedyś wyjdzie. Więc to granie nie ma co do ścienia, czy to będzie za pół roku, czy za 3 miesiące, czy kiedyś tam wyjdzie, ale naprawdę powstaje. Mam nadzieję, że was przekonałem, że tu jest dużo fajnego nowego materiału, tak? Jakieś tam przemyśleń przez te lata prowadzenia. I nie wiem, czy się spotkamy z rok na projekcie i będę miał podać, czy nie, to nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to się ukaże. A kiedy to zobaczymy? Zachęcam was po pierwsze do czytania tej strony Monaster.pl, bo tam to jest na bieżąco. Poza tym te rzeczy, które wam teraz opowiadałem, to ja tam przykleję. Bo założenie jest takie flyerskie,
że generalnie trufani monastera i tak wiesz, że te podręcznik kupią, więc nawet nie ma co robić z siebie idioty i tych nowych materiałów ukrywać, że nie pokażemy wam, jak nie kupicie, tylko będzie dostępny. Tak? Kupicie jakieś pierwszą edycję, dostajecie od nas forsyjny zmianę w drugiej edycji, a zakładam, że i tak po prostu będziecie chcieli mieć drugą edycję tym razem, tak? Więc te dodatkowe akapity z rozdziału o przebudzeniu, cześć, witam, dodatkowe materiały, dzień dobry, z różnych tych skilli, nie skilli, to wszystko na pewno jest, jest do przeczytania. Tak więc zapraszam tą stronę. Oprócz tego w Gwiezdy Piracie, nie wiem czy ktoś jeszcze was kojarzy, takie pismo wychodzi, macie takie niże, pan kojarzy. W każdym numerze, to co miesiąc wychodzi, na naszej stronie jest do pobrania w PDF-ie, w każdym numerze są materiały do monasteru, właśnie w tej edycji. Czyli na przykład jak chcecie mieć już tą listę imion i listę nazwisk z każdych krajów, żeby już to posługać teraz, a nie czekać, aż to wyjdzie, no to tam było opublikowane, odlinkujecie sobie PDF-a i macie. Jeśli chcecie mieć przykładowe postacie, to o czym mówiłem już w rozdziale pochodzenie, było to opublikowane w Gwiezdnym Piracie, drukujecie, macie gotowe, tak? Czyli tutaj ten materiał nie jest jakoś tam ukrywany właśnie, tylko my dodajemy cały czas, tak? Piszemy i dajemy. Z rzeczy takich przyjemnych, to na zakończenie takim bardzo pozytywnym akcentem opowiem. Jak wiecie, bo wiecie, ten podręcznik w dużej mierze ilustrował Tomek Jedruszek, czyli Morawa. Tak jest, to jest ten pan, który aktualnie pracuje na stawki, które chyba publicznie już tym bardziej mogę mówić, ale generalnie takie stawki bardzo duże. Dla Fantasy Fab Games, czyli największej firmie w branży. I generalnie wiadomo, tak, top class, top class, top class. Morano robi nam nową grafikę do tego. To jest taki przykład, że bardzo budujący, tak, że wokół monasteru jest grupa tych ludzi, którzy po prostu grę lubią, tak, spędzili przy niej dużo, dużo czasu i ją robią. I dla FFG Morano maluje za x dolarów, tak. A dla nas robi covera, tak? Bo lubimy nas, tak? Bo zrobił tą grę razem z nami przed laty i ten cover będzie, tak? I powstaje materiał od fanów, i powstają od nas, i powstają grafików, i tak, nie wiem, ta gra wyjdzie, ale wyjdzie, będzie. Ja to mówię, że jak ktoś wie, czy on jest, to może teraz po prezesie roku dopyszczać, jak to jest tutaj wygotowane. Jeśli to, aha, i jeszcze jedna rzecz. To się Ctrl-C, Ctrl-V przekleje, żeby był sens, prawda? Pojawiają się okręgi,